środę 30 marca w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyło się towarzyszące wystawie Wałka 1942 Współczesność i pamięć spotkanie szersznikowskie, podczas którego Wojciech Święs wygłosił prelekcję Wałka 1942 Fakty nieoczywiste. Dzisiejsze spotkanie szersznikowskie jeszcze można powiedzieć było w ramach takich oficjalnych obchodów tej 80. rocznicy egzekucji pod Wałką, których główna część odbyła się w niedzielę 20. No ale jako, że spotkania szersznikowskie są w ostatnią środę miesiąca, to jeszcze to pociągnęliśmy właśnie do tego 30. i dzisiaj mówiliśmy jeszcze o tej wałce. Mieliśmy dzisiaj ten wykład, no to mamy także wystawę, więc te dwie jakby inicjatywy ze sobą korespondują. Na dzisiejszym wykładzie starałem się przedstawić z jednej strony przyczyny, powody, które sprawiły, że doszło do egzekucji pod Wałką, opisać ofiary tej egzekucji, opisać samą egzekucję, a także spróbować powiedzieć parę słów o tym, jak wyglądały próby znalezienia osób odpowiedzialnych za to tragiczne wydarzenie. Ten temat odpowiedzialności, to on w ogóle był przez bardzo długi czas pomijany przez historyków. W zasadzie nikt się tym nie zajmował, nie było to dostępne w żadnych opracowaniach, aż do czasu wydania książki profesora Mieczysława Boraka Na przykaz Gestapo w 1990 roku. On tam pewne informacje o tych funkcjonariuszach cieszyńskiego Gestapo ujawnił, także właśnie w kontekście Wałki, przy czym jest to, myślę, pewien wierzchołek góry lodowej. W sprawę Wałki, no tak jak mówiłem, na wykładzie samych katów było 48, ponieważ każda ofiara była prowadzona przez dwóch katów, więc to łatwo sobie policzyć. I faktycznie spośród tych katów, no to dwie osoby po II wojnie światowej zostały powieszone w Czechosłowacji, jedna w czeskim Cieszynie, druga w Ostrawie, a jeszcze dwie dostały długoletnie wyroki. No ale jednak zdecydowana większość tej odpowiedzialności uniknęła, a dwie takie postacie, które się uznaje za, można powiedzieć, mózgi nie tylko tej zbrodni, ale też innych zbrodni niemieckich na Śląsku Cieszyńskim, to Rudolf Mildner i Hans Eberle, no to nie poniosły kompletnie żadnej odpowiedzialności. Mildner po II wojnie światowej się wymknął do Ameryki Południowej i tam zmarł w latach 60. Natomiast o Eberle zupełnie nic nie wiadomo, rozpłynął się po prostu i jego powojenne losy nie są znane. Więc niestety ci decydenci odpowiedzialności uniknęli w komplecie. Chcielibyśmy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego wydać publikację na temat Wałki. Mieliśmy nadzieję już to zrobić na tą rocznicę, jednak nie ma jeszcze rozstrzygnięcia projektu. Nawet jeśli z tego projektu się nie uda, to będziemy dalej zabiegać o środki. Skłania nas do tego fakt, że istnieje sporo interesujących materiałów, które nie były publikowane. Między innymi właśnie różnych relacji spisanych czy to przez doktora Józefa Mazurka, czy to przez innych tutaj lokalnych miłośników historii, czy to zgromadzonych w ramach śledztw IPN-u i innych instytucji, ale także właśnie to, że nigdy do tej pory nie był zgłębiony temat odpowiedzialności za zbrodnię pod Wałką, nie licząc właśnie pracy profesora Boraka, gdzie pojawiło się kilka nazwisk tych gestapowskich katów. No ale chcielibyśmy to jednak szerzej potraktować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.